A jestem w tej chwili w Brennej na ulicy Kureckiej. Zapraszam Was na wspólną przejażdżkę po tej pewnie pięknej miejscowości w Beskidzie Śląskim, nieopodal Bielska-Białej czy też Wisły. I ja jestem w Brennej pierwszy raz i to nie ma bata, żebym kiedykolwiek w Brennej był. Nawet przejazdem, z prostego powodu, że tutaj nie da się być przejazdem. To jest taka miejscowość, która no na pewno tam są jakieś boczne drogi, które gdzieś tam by się dało przejechać, ale zazwyczaj wszędzie na mapach Brenna widnieje, jest tak usytuowana, że tu jest jedna droga w zasadzie od strony Skoczowa, która gdzieś tam przy górach się kończy i to jest w zasadzie wszystko, więc przejazdem być w Brennej też się po prostu raczej nie da. No więc na razie sobie jadę z Janosikiem. Janosik mi jeszcze pokazuje 5 minut, więc mam nadzieję, że gdzieś do jakiegoś może rynku mnie prowadzi. Ciężko wyczuć, w jakie miejsce w Brennej jestem prowadzony. Po prostu wpisałem Brenna i tak sobie jadę. Na pewno bardzo ładne widoki, usytuowanie takie pomiędzy górami, więc w którą stronę nie popatrzymy, to dookoła mamy góry. Więc taka miejscowość umiejscowiona pomiędzy górami. Trzeba też powiedzieć, że bardzo długo się ta miejscowość Brenna się bardzo długo ciągnie, bo tak naprawdę jadę. Już jedziemy w zasadzie 3 minuty, a nie zaczynałem nagrania zaraz przy tabliczce. Zaraz mijając tabliczkę z napisem Brenna, tylko jeszcze chwilę dalej. Jeszcze na drugą stronę rzeki będziemy jechać, więc będziemy mieli most jakiś do pokonania. Wspomniany przeze mnie most. Czyżby to Wisła była? Chyba tak. Tak patrząc, że zaczynają się parasole, być może zbliżamy się do jakiegoś właśnie centrum. Prowadzi.
zgasimy nawigację, zdam się sam na siebie, ochotnicza straż. No trzeba przyznać, że ładnie tu, nie? No, taka miejscowość. Jak tu uciekałem, te... chowują się te artyści tutaj. No, a tak zabudowa podobna jest do Wisły, nie? Tutaj jakiś deptak przy rzece. Co? No. Tu się kiedyś wybrałem, ale tu nie dojechałem, tylko tam gdzieś chyba do tego pawilonu, to tam na rondzie, na tym rondzie chyba na rondzie. Ciekawe, gdzie tu się do końca dojedzie. Jakoś się tak naprawdę tutaj no do góry dojedzie, bo tu nie ma przejazdu. Nie, nie, nie. Z tego co słyszałem, to nie ma. Ani do Ustronia, ani do Wisły, ani nigdzie nie dojedzie. No się musisz wrócić. Jakieś roboty drogowe. Dobra, to się może tam nie pchamy, nie? Dobra, puszczają, to jedźmy. Tak, puszczają. Jedzie. No i rzecz. Ciekawe. Dobra.